ubiegłym roku, bo tam wskazano, by taki system mógł się zbilansować, konieczna byłaby podwyżka składki do poziomu 7% pośrednio, składki obecnie składka na fundusz emerytur pomostowy wynosi 1,5%. Natomiast pytanie, czy taki fundusz musi koniecznie się bilansować. Zobaczmy, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych też obecnie ma dosyć duży deficyt i nie pojawiają się postulaty czy propozycje na przykład ze strony rządu, by tą składkę pójść do takiego poziomu, by to wyrównać. Natomiast w naszej ocenie no, takim głównym problemem jest to, że właśnie osoby, które rozpoczęły pracę po 1999 roku w pracę szczególnych warunkach o szczególnym charakterze, no, za te osoby płacona jest składka na fundusze emerytur pomostowych, one niejako z definicji są pozbawione prawa do tego świadczenia, więc tak w tym momencie system traci swój charakter ubezpieczeniowy. Staje się to po prostu daniną o charakterze w gruncie rzeczy bardziej podatkowym niż ubezpieczeniowym. Podobnie rzecz zresztą ma się w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, które również są pozbawione świadczeń, prawa do świadczeń wypłacanych z funduszy emerytur pomostowych i to jest rzecz absolutnie, którą trzeba w jakiś sposób rozwiązać albo poprzez właśnie usunięcie wygasalności tego systemu, albo po prostu w przypadku innego rozstrzygnięcia nie pobieranie składek od wynagrodzeń. Czy pracodawcy też byli za niewygaszaniem emerytur pomostowych? Wśród przedsiębiorców jest to, istnieje różnica zdań w tym zakresie, choć warto wskazać, że jest wiele przedsiębiorstw, które opowiadały się za tym, by ten system nie miał charakteru wygasającego. No dobrze, to przejdźmy do drugiej kwestii, która w tej dyskusji też się tutaj pojawia, chociaż jest wskazywana jako następna, to zaznaczę do dyskusji. Mianowicie mam na myśli, kto powinien decydować o charakterze danego stanowiska pracy. Ja zadam pytanie wprost. ZUS czy Państwowa Inspekcja Pracy? Bo tu są wątpliwości w tym zakresie. Ewidentnie Państwowa Inspekcja Pracy. ZUS jest administratorem w chwili obecnej Funduszu Ubezpieczeń. On oczywiście jest też tą instytucją, która wydaje decyzje uprawniające od odejścia na emeryturę. Jest takim administratorem praktycznie rzecz biorąc środków finansowych. Natomiast w pierwszym momencie ta decyzja powinna być ukierunkowana od pracodawcy, kończąwszy na krótkim odcinku u Inspekcji Pracy. To chce pan powiedzieć, że ZUS występuje we własnej sprawie? ZUS po wielokroć występował w własnej sprawie. Tutaj powiedziałbym, ZUS, zresztą nie tylko w tym przypadku, ale w ogóle w przypadku pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych starego, że tak powiem, rozdania i pracy obecnej, czyli emerytur pomostowych, no, siła ekspercka ZUS-u nie jest za mocna. Przepraszam bardzo, natomiast no to jest jedna historia, ja też trochę mówię we własnej sprawie w tym sensie, że może ograniczać liczbę tego typu stanowisk, żeby jakby mniej świadczeń wypłacać, tak? Czy jest sytuacja troszkę inna, pani redaktor, tu chyba, znaczy chyba ja jestem akurat w tym momencie zdecydowanie pewniejszy. Decyzje są natury politycznej, ZUS jest wykonawcą woli. Ta ustawa tak została sprecyzowana, zresztą ten przykład, który pan Łukasz przytoczył, prawo do emerytury pomostowej, a składki na emeryturę pomostową. Dziś składki płacą wszyscy ci, którzy zatrudniają pracowników w warunkach o szczególnym charakterze, bez względu na czas pracy, czyli będzie to umowa w pełnym wymiarze czasu pracy, czy niepełnym wymiarze, płaci każdy pracodawca. Natomiast korzystanie z tego dobra w postaci emerytury już ewidentnie ta ustawa selekcjonuje te osoby. Nie wspominając o tym, że jest unikatowa sytuacja na rynku prawnym, na stanie prawnym, przepraszam, w stosunku do pojęcia pracownik, które w tym konkretnej sytuacji ustawy o emeryturach pomostowych łączy z jednej strony pojęcie pracownika w rozumieniu kodeksu pracy, a z drugiej strony te osoby, które wykonują wszystkie umowy cywilnoprawne, i one są wkomponowane. Do tego chciałabym, żebyśmy wrócili, wyjaśniając dalej, jeszcze zapytam teraz pracodawców, czy Państwo są za tym, żeby oceniał te stanowiska pracy ZUS, czy Państwo Inspekcja Pracy, czy też jesteście podzieleni w tym zakresie? Powinniśmy przede wszystkim uniknąć pewnego chaosu kompetencyjnego, ponieważ w sytuacji, kiedy jeden podmiot właśnie decyduje o określeniu właśnie
zaliczeniu danego pracownika do tej właśnie kategorii osób wykonujących pracę o szczególnych charakterze lub szczególnych warunkach, a później Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdza, że jest inaczej, już na sam koniec, po zakończeniu okresu pracy zawodowej, no to może właśnie dojść do takiej sytuacji, kiedy za kogoś była płacona składka, a finalnie okazuje się, że nie ma właśnie prawa do składania tego świadczenia. Tego wydaje się z tego punktu widzenia ZUS właściwszą instytucją, choć oczywiście tutaj podzielam obawy co do tego, że nie zawsze może dysponować pełną wiedzą czy kompetencjami po to, by właściwy sposób tak ocenić, więc wydaje się, że tutaj pewne wsparcie czy być może właśnie tutaj wspólne wydawanie takich właśnie decyzji czy rozstrzygnięć byłoby chyba najbardziej tym rozwiązaniem. Tak właśnie, bo to by nie dochodziło do sytuacji, gdy stanowiska na przykład Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych były sprzeczne, co skutkowałoby niekorzystnym rozstrzygnięciem dla pracownika. No to chyba o konsensus będzie nieco trudniej, widzę. A jeszcze chciałam wrócić do tych właśnie, o których tutaj pan Waldemar Rutkowski powiedział, różnych formach zatrudnienia i w związku z tym prawa do emerytur pomostowych. To jak to jest? Powiedzmy to wprost. To jest tak, że jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę i wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ma prawo do emerytury pomostowej, zakładam, że jest to wszystko płacone na fundusz i tak dalej, a jeżeli jest na przykład zatrudniony na umowę zlecenia, to już nie ma takiego prawa, mimo że pracuje w takich samych dokładnie warunkach, po prostu obok. Zmiany, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone w tak zwanym oskładkowaniu, lekko sytuują pracowników tych pracujących w ramach umów cywilnoprawnych do uprawnienia do emerytur pomostowej, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta praca jest wykonywana w pełnym obrocie czasu pracy. Bo jasno i wyraźnie ustawa tutaj precyzuje, musi być spełniony warunek wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Częstokroć, jak Państwo wiedzą, sama konstrukcja ustawy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, nie ma tego warunku wpisanego w samą siebie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. To nie jest praca na godzinę, na 8 godzin w rozumieniu, tak jak to ZUS interpretuje. I stąd te osoby w skrócie rzeczy są wyprowadzone na zewnątrz. No i niestety, to odstępstwo od Chrystusa, system świecki. Nie posiadają. I taki na przecież nawet ten kościelny, to też system świecki. Przecież Jezus Chrystus, proszę Państwa, by go nie popierał. To więc puknij się w łeb. To, co Rydzyk mówi, to jest jak grochem o ścianę. Jezus Chrystus by tego systemu nie popierał. Jest to system świecki, pogański, religijno-pogański, pogańsko-religijny. Ja bym się chciał oczywiście, że podzielony, bo szatan się dzieli. Konieczne jest stworzenie jasnych kryteriów właśnie kwalifikowania tych pracowników. No nie może to zależeć wyłącznie od takiego zmiany, tylko na tym, że inaczej nazwie się dane stanowisko pracy. W sytuacji, kiedy w rzeczywisty sposób i po prostu taki możliwy do zweryfikowania wykonuje się pracę o szczególnych charakterze, w szczególnych warunkach, no to tutaj nie powinna być możliwości uciekania z tego systemu właśnie poprzez inne na przykład nazwanie tego stanowiska pracy czy rodzaju pracy, jaki się wykonuje. No właśnie, to w takim razie, czy ten wykaz stanowisk pracy powinien być modyfikowany? Dzisiaj w zespole była o tym mowa w Radzie Dialogu, że tak i że są na przykład pewne zawody czy stanowiska, właśnie tu proszę o doprecyzowanie, które się powinny tam znaleźć, a które tam się nie znalazły w momencie, kiedy pracowano nad projektem tej ustawy w 2008 roku, tak? Pan Waldemar Rutkowski. Są jakieś takie zawody, możemy je wskazać, które tam powinny być? Tych zawodów będzie wiele, chociażby nawet kwestia takich podnoszona dzisiaj kawałkiem czasowym tych osób, które podlegają wibracji. Tych elementów nie ma, natomiast ja bym poszerzej spojrzał na to, co pani redaktor teraz powiedziała. Wykazy, czyli załącznik 1 i 2, czyli praca o szczególnym charakterze, w szczególnych warunkach, on jest podparty definicjami, podparty określonymi czynnikami ryzyka. I co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie obowiązywania tej ustawy? Wydarzyła się sytuacja zgoła inne, które powodują
spojrzenie na te stanowiska, na te rodzaje prac z punktu widzenia sądowego, czyli wyroków sądu, począwszy od sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego, ba nawet Trybunału Konstytucyjnego, które totalnie mieszają w głowie pracownikom, totalnie mieszają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Czy mam rozumieć, że są sprzeczne? Różne są, tak, zdecydowanie powiem tak, są sprzeczne. Nawet te ostatnie wyroki Sądu Najwyższego, na przykładu wyrok z roku ubiegłego, jeden z pracowników pływających na statkach, wykonujący pracę mechanika pod podkładem statku, jednostka pływająca się niestety nie będzie mogła czynić swojego zadania. Prawo do emerytury posiadają rybacy, bo kwestia dotyczyła rybaków. Dostają prawo, uprawnienie do emerytury pomostowej rybacy pokładowi, nazwijmy to, wszyscy pod podkładem. Postęp chyba 22. Ale ten sam sąd mówi, że można tu w jakiś sposób ominąć, stosując inny punkt załącznika, pływanie na statkach żeglugi morskiej. Nie? Czyli z jednej strony no, można, z drugiej strony nie można. Czyli sam sąd najwyższy, jakby nie patrzył, no, próbuje sytuować nas, no słuchajcie, no, to jak się tu nie podpisze, nie wpiszemy, z tej pozycji możemy kombinować z drugiej. No, to nie powinno być kombinacja, to nie powinno być jakieś dowolne rzeczy, tylko na wprost określone. No dobrze, to teraz do pana Łukasza Kozłowskiego. Skoro już jesteśmy na tej ścieżce sądowej, to są tutaj właśnie te dwie ścieżki też w tym wypadku, w przypadku emerytur pomostowych. Jedna administracyjna, druga, no rozumiem, sąd pracy, tak? No to też była mowa, że trzeba to jakoś uporządkować. Tak, to wymaga uporządkowania i ten właśnie katalog, tak, pracy w szczególnych warunkach, w szczególnych charakterze, no pewnie co pewien czas warto jest jemu się przyglądać, ponieważ no, charakter funkcjonowania rynku pracy także stale ewoluuje. Także z pewnością nie udaje się na samym początku uzyskać doskonałego wyniku, tak, jeśli chodzi o po prostu kompletność po prostu tego katalogu, więc to zostało przeoczone, tak, niewłaściwie jest precyzyjnie określone, warto temu ponownie się przyjrzeć. No i także ewentualnie w miarę postępu, tak, technologicznego, co jest też pewnie założeniem było tych zmian, które były wprowadzane, ewentualnie w sytuacji, gdyby rzeczywiście stwierdzono, że w danym zawodzie nastąpił no te idący postęp technologiczny w zakresie właśnie organizacji tej pracy, że już nie występują takie czynniki ryzyka, jak następuje w nich dotychczas. Więc warto tej kwestii przyglądać się pewnie w cykliczny sposób, co pewien czas, a nie traktować to jako rzecz daną z góry na zawsze. No są przeglądy, tak, robione co roku i dzisiaj było powiedziane, że niewiele z tego tak naprawdę wynika, to znaczy nie ma konstruktywnych wniosków, a żebyśmy my byli konstruktywni, to w takim razie jeszcze dopytam pana, jaka droga sądowa powinna być właściwa, administracyjna, państwa zdaniem tak ad hoc, administracyjna, czy to sąd pracy jednak jest bardziej właściwy? Przede wszystkim droga administracyjna powinna być tym właściwym sposobem, ewentualnie sądy pracy w sytuacji, gdy po prostu ta ścieżka administracyjna zawodzi i okazuje się nieskuteczna do tego, by w jasny sposób to wskazać, tak? No to jeszcze jedna kwestia związana z wydolnością, trochę już o tym mówiliśmy, ale z wydolnością Funduszu Emerytur Pomostowych. Jakiś czas temu, bodajże pół roku temu, w Zespole Ubezpieczeń Rady była też mowa o tym, że fundusz jest niewydolny, że trzeba do niego dopłacać z budżetu. To jak to jest? Dzisiaj też taka informacja padła, pan Waldemar Rutkowski. Jest tak czy nie ma, że no, jeżeli trzeba dopłacać z budżetu, to my wszyscy musimy do tego dopłacać? Do Funduszu Emerytur Pomostowych dopłata na przyszły rok jest ponad 600 milionów, przy 200 milionach około wpływających pieniędzy ze składek. Owszem, z jednej strony mogę powiedzieć tak jak jest normalnie. Z drugiej strony pytanie, czy właśnie uszczelnienie systemu w części składkowej, czy właściwie została ta składka zważona lat temu kilka, czy ona wystarczyłaby na ten dookreślony w tamtym okresie czasu oczywiście potencjalnych przyszłych świadczeniobiorców
kreowana, to wtedy była liczba na około 200 do 300 tysięcy osób. Czy to wystarczyłoby? Podobno wielkość tych osób jest stała, znaczy ona jest niezmienna. Tak, ale ona jest wyliczalna corocznie, bo każdy... No tak, ale jest właśnie niezmienna, że mniej więcej jest podobna każdego roku. Uważam, że podejście rządu w tym momencie, zresztą poprzedniego i obecnego, jest jakby odstawieniem problemu na bok. Lepiej dołożyć z budżetu państwa, ponieważ jest, jakby nie patrzył, jest to też i Państwowy Fundusz Celowy, mówię o FEP-ie, więc on niekoniecznie musi mieć, tak jak na przykład w ochronie zdrowia, postać, że składki muszą uzupełnić, znaczy być zrekompensowane wydatkami tylko i wyłącznie na samych świadczeniach. Niekoniecznie tak powinno być. A jedno zdanie, tylko pracodawcy byliby skłonni płacić wyższe składki? No, wśród wielu firm jednak jest opór, zwłaszcza gdyby doprowadzono do sytuacji bilansowania się tego systemu. To byłby naprawdę duże obciążenie. Inny poziom, powiedzmy tam pół czy 1 punkt procentowy, o tym możemy oczywiście rozmawiać. Ale nie, to rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Łukasz Kozłowski, pracodawca RP i Waldemar Rutkowski, Forum Związków Zawodowych. Na kolejną audycję Kapitał i Praca zapraszam w kolejny czwartek, jak zwykle o 15.40. Anna Grabowska, do usłyszenia. Reklama. No i Polskie Radio 24. No różne mamy tu radia, różne mamy radia, różne. Różne mamy, tak. Oczywiście. Czas na informacje dnia. Minister Ziobro przedstawia w Sejmie projekt ustawy poszerzającej granice ochrony koniecznej. Nietypowa akcja przeciwko dopalaczom w Mysłowicach. Do szkół przyjechali aktorzy i pracownicy zakładów pogrzebowych. Sankt Petersburg jako gospodarz meczu otwarcia Mistrzostw Europy w 2020 roku. Kandydaturę miasta forsuje Rosja. Paweł Zieliński, zapraszam. W Sejmie pierwsze czytanie ustawy rozszerzającej granice obrony koniecznej. Zgodnie z projektem karą nie podlegałby ten, kto przekraczałby granice tej obrony przy odbieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityka karna to również tworzenie takich ram porządku prawnego, który uzasadnia przekonanie każdego przyzwoitego, uczciwego człowieka, że jeżeli stanie się przedmiotem ataku i zamachu, który ma charakter przestępny i bezprawny, to prawo stać będzie po jego stronie. To państwo stać będzie po jego stronie i będzie go wspierać całą swoją mocą. Z jednej strony chodzi o to, aby obywatele reagowali na akty agresji bez strachu i obaw przed poniesieniem za to odpowiedzialności karnej. Z drugiej strony z przepisów prawa musi płynąć jednoznaczny przekaz skierowany do potencjalnego zamachowca, że każdy obywatel ma prawo do obrony i skutecznego odparcia ataku. Dopiero po 20 zostaną wznowione obrady komisji, która zajmuje się projektem ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Projekt budzi duże kontrowersje. Ryszard Petru z Nowoczesnej uważa, że zakaz handlu w niedzielę w sklepach wielkopowierzchniowych to zagrożenie dla polskiej gospodarki. Część ludzi, którzy kupują z zewnątrz, na przykład Ukraińcy, Białorusi, nie przyjadą do naszych sklepów, tylko kupią u siebie, w związku z tym Polska nie zarobi. W jednym kraju nas nie stać na takie rozwiązanie. Mecenas Jerzy Kwaśniewski z Komitetu Wolne Niedziele mówi, że wolne niedziele nie przynoszą strat w krajach, w których je wprowadzono. Przykładem doskonałym są Węgry, które po wprowadzeniu wolnych niedziel nie straciły nic na obrotach swoich sklepów. Te obroty przyniosły się na sobotę, piątek i poniedziałek. Ale również Niemcy, które przecież niezwykle rygorystycznie pilnują wolnej niedzieli, wcale nie narzekają na brak obrotu w inne dni i wcale nie domagają się wprowadzenia handlu niedzielnego. Komitet oraz Solidarność chcą, aby wszystkie niedziele w miesiącu były wolne. Jeśli komisja przyjmie poselski projekt ustawy, Sejm będzie go rozpatrywał na najbliższym posiedzeniu. Banki i policja ostrzegają przed osobami wyłudzającymi pieniądze metodą na policjanta. Związek Banków Polskich poinformował, że w tym roku w Warszawie i okolicach wyłudzono w ten sposób ponad 8 milionów złotych. Piotr Balcerzak z działającego przy Związku Banków Polskich Centrum Cyberbezpieczeństwa podkreśla, że najczęściej ofiarami wyłudzeń są osoby starsze. Dodaje, że jeśli ktoś przez telefon podaje się za policjanta, taką informację należy sprawdzić. Bezpośrednio powinna zadzwonić na numer telefonu policji 99.
Związek Banków Polskich planuje przeprowadzenie wspólnie z policją kampanii informacyjnej dotyczącej wyłudzeń metodą abolicjanta. W Mysłowicach podsumowano nietypową kampanię przeciwko dopalaczom. Aktorzy i pracownicy z zakładów pogrzebowych odwiedzali szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, oferując zniżkę na pogrzeb w wyniku śmierci spowodowanej zażyciem dopalaczy. Drastyczna kampania jest skuteczniejsza, mówi rzecznik Urzędu Miasta w Mysłowicach Kamila Szal. Mamy inny pretekst do tego, by o tym po prostu porozmawiać. Nawet jeżeli wygraliśmy walkę ze sklepami z dopalaczami, to takie produkty można dzisiaj bez większego kłopotu nabyć w internecie, a jeżeli nie u nas, to w jakimś innym ościennym mieście. W przeprowadzonych ankietach uczniowie przyznali, że propozycja ich pogrzebu była dużym zaskoczeniem. Częścią kampanii był też film z relacjami osób, które zażyły dopalacze. Proponują nam śmierć za pomocą zażycia dopalacza i mamy po prostu wtedy 50% zniżki w centrum pogrzebowym. To mieliśmy lekcję historii, najpierw słyszymy, że podjeżdżały karawany, wszyscy się dookoła zbiegli. Nie obrażam się w takim towarzystwie, żeby mi proponowali kiedykolwiek narkotyki, ale wiem, że w moim towarzystwie są takie osoby. Myślenie, że wszystko w życiu trzeba spróbować, jest złym myśleniem. Jak się patrzy na takie filmiki, to od razu odrzuca człowieka i przeraża po prostu. Z tego by był najlepszy horror, najstraszniejszy. Fakta zniżki na pogrzeb pojawia się na ulotkach i billboardach w całym mieście. W Mysłowicach działały dwa sklepy z dopalaczami. Walkę z nimi udało się wygrać. Rosja chce, aby mecz otwarcia piłkarskich w 2020 roku odbył się w Petersburgu. Turniej 24 drużyn starego kontynentu za dwa lata ma po raz pierwszy w historii zostać rozegrany w 13 różnych miastach Europy. Premier odpowiedzialnego za sport Witalij Jamutki. Ta szansa są niewielkie, ale zawsze warto spróbować. Rosyjski polityk Marek, jak będziesz w domu, to zobacz portem. Ja pamiętam. Pucharu Konfederacji UEFA, a w przyszłym odbędą się spotkania Mistrzostw Świata. No ten kolorowy, ten pomarańczowy, pod portem. Mają w 2020 roku zostanie przeprowadzone rozwój Mistrzostw Europy według dotychczasowych ustawień. Na korytarzu to, żeby to było, to by tak to widział. Chcę do tego dołożyć mecz otwarcia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Tak, ale ja wyjęłam to na tym dywaniku, położyłam z myślą, że rano to mi włoży, bo potem... Obok Polska w centrum do 15 stopni Celsjusza, na południowym zachodzie wiatr słaby i umiarkowany. Ale jest problem, czy to jest, bo ty teraz, jeszcze raz, dodajesz problem do problemu, jakby ci wzmagał stres. To jak będziesz, to poszukaj tylko o co chodzi. Tylko zmiana czasu, nareszcie zostawić. No to ja mówiłam, no to jak ty będziesz, to ty zadaj, skąd ja wiem, kiedy ty będziesz. No. Dzień dobry. I pokazać, że to oni będą w Polsce. A na początek w tym maju dzień zespołu dawno. Wszędzie, daj spokój. No i tak brzmi jeden głos. W Polsce mamy ich ponad 20 tysięcy. Czy stanowią zagrożenie, czy są zagrożone? Po 16.30 szczegóły porannego zamieszania z komunikatami resortu środowiska i goście z Polskiego Związku Łowieckiego. Będzie więcej pieniędzy na budowę drogi, to już pewne. Dokładnie 300 milionów więcej. Przygotowaliśmy nowy resortowy rządowy program. Maluch Plus to będzie 450 milionów złotych. Po południu będziemy także informować o pracach Sejmu, dziś między innymi o obronie koniecznej. To wywołuje taki niezdrowy spór. Każdy z nas powinien móc się bronić. I o zakazie handlu w niedzielę. Rząd mówi o dwóch wolnych niedzielach. Solidarność nie daje za wygraną i chce czterech. Od poniedziałku do soboty ci pracownicy do dziwie powinni zarabiać dnia w niedzielę. Dzieci z rodzicami, a rodzice z dziećmi spędzać ten czas. Pracę w Sejmie rozpoczął także nowy zespół Platformy Obywatelskiej. To zespół śledczy do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Powołujemy zespół, który ma zająć się sprawami Antoniego Macierewicza. Chcemy oceny.
scenie czy chcemy opisać rzeczywistość ostatnich miesięcy i lat, tego wszystkiego, co wiąże się z Antoniem Macierewiczem. Na pewno poruszymy ten temat w debacie po 17, no i zapytamy, kto jest zagrożeniem dla państwa. Antoni Macierewicz, czy może ekspert Grzegorza Schetynę? Piotr Pytel, były szef SKW z zarzutami o nielegalną współpracę z rosyjską FSB. A w debacie dnia Zuzanna Dąbrowska z Rzeczy.pl i Telewizji Trwam oraz Radosław Kogruca z dziennika A Fakt. Za chwilę bieżące wydarzenia skomentują goście Adriana Klerenbacha, dziś Agnieszka Ścigaj z Kukiz15 i Mirosław Pampuł z Nowoczesnej, a więc parlamentarzyści, a potem zajmiemy się europarlamentem i czasem. W ten weekend zmieniamy bowiem czas na zimowy i nie jest wykluczone, że robimy to po raz ostatni, bo nie tylko Polska chce likwidacji zmiany czasu. Coraz głośniej i coraz częściej mówił o tym eurodeputowani. Ja się denerwuję, a ten mnie stresuje dodatkowo. Obsługa pasażera została przeniesiona do galerii handlowej. Galeria następna w Poznaniu, mieszcząca się na terenie dworca, w Katowicach tak samo. Na czytanie jest zawsze dobra pora, więc po 18 widzimy trafik i Międzynarodowe Targi Książki. Przede wszystkim motywacja do czytania, rozbudzanie tej motywacji do czytania. Ty jak ten kiedy widzi, jeszcze nie widział. Naprawdę rajda. A te 30 jak zwykle bez podatku do każdego, a potem połączymy się z naszym korespondentem. Zapytano o tajne akty, które wydobyły prezydent Donald Trump. Czy Polskiego Dania 24, poseł Platformy Obywatelskiej Borys Sybówka. Dlaczego? Jedyną szansą na utrzymanie programu 500+ jest przejęcie sterów w Polsce przez osoby odpowiedzialne, a nie makierów z stałym pojemnym, którzy co innego każdego dnia mówią, a gospodarka co innego. Zdaniem Borysa Budki 500+ nie jest możliwe do sfinansowania w dłuższej perspektywie. Wcześniej Platforma twierdziła, że pieniędzy na program w ogóle nie ma i nie będzie, a teraz nie są święta, które wyborcze pierwsze dziecko, gdy pieniądze są i będą, zapewnia z kolei resort rodziny, a minister Elżbieta Rafalska poinformowała dzisiaj, że będzie jeszcze więcej pieniędzy na zakładanie na przykład żłobków. Minister ma nadzieję, że dodatkowe 300 milionów złotych w przyszłym roku pozwolą pogodzić rodzicielstwo z pracą. W Polsce mamy 3800 żłobków, klubów dziecięcych, opiekunów dziennych i gwarantują opiekę tylko dla 100 tysięcy dzieci. Przygotowaliśmy nowy resortowy rządowy program Maluch Plus. Do tej pory finansowanie tego programu było na poziomie 151 milionów złotych. W 2018 roku nasz program to będzie 450 złotych. A u nas jeszcze kolejna propozycja Platformy Obywatelskiej, bo jest nią specjalny zespół śledczy w Sejmie. Zespół do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. To jego nazwa. Dziś pierwsze posiedzenie, zaś cel to postawienie przed sądem obecnego ministra obrony. Zdaniem szefa Platformy Grzegorza Schetyny to właśnie Antoni Macierewicz jest największym w tej chwili zagrożeniem dla Polski. Ten zespół będzie pracował po to, żeby dojść do prawdy, żeby pokazać, jak wiele szkód wynika z aktywności Antoniego Macierewicza. To jest pierwszy etap. Zakończymy go, ten etap pracy zespołu zostanie zakończony z końcem tej kadencji, a potem, co głęboko wierzę, zajmą się tymi wszystkimi sprawami, które ten zespół opisze i pokaże, zajmą się organa prokuratury i służb. A na pytania dziennikarzy odpowiadał jeden z ekspertów tego zespołu, jest nim Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, któremu prokuratura postawiła zarzuty przekraczania uprawnień i podjęcia współpracy z rosyjskim wywiadem bez zgody premiera i ministra obrony. Grożą mu za to nawet 3 lata więzienia. Wrócimy po 17 do pytania o to, kto i co naprawdę zagraża bezpieczeństwu państwa. A teraz na kilka chwil wracamy jeszcze do sejmowej debaty nad granicami obrony koniecznej. Rząd będzie stawał po stronie napadniętych, a nie napastnika, tak kilkanaście minut temu uzasadniał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie tylko zobowiązaliśmy się do tego, że jeżeli już dojdzie do przestępstwa, to prawo będzie gwarantować sprawiedliwą odpłatę za zło, które przestępca popełnił, zwłaszcza jeżeli jest to zło związane z bardzo poważnym, ciężkim przestępstwem, zdrowie, wolność
ochrony życia człowieka, ale zobowiązaliśmy się również, że staniemy jeszcze mocniej i wyraźnie po stronie osób broniących się, które bronią swoich dóbr prawnych, które stały się przedmiotem ataku ze strony napastnika, sprawcy, przestępcy, ale staniemy tak, że damy temu wyraźny wyraz poprzez zmianę zapisów regulujących zasady odpowiedzialności karnej w obszarze obrony koniecznej oraz jej przekroczenia. Dodajmy, że zgodnie z prawem obowiązującym obecnie za zabicie pomywacza w obronie koniecznej grozi kara bez wyglądu więzienia. Czasem to 3 lata, czasem 6, a czasem nawet 10 albo więcej. A już teraz Adrian Klarenbach i pierwszych po południu prosto z parlamentu, komentarzu naszej gości. Rozmowa Polskiego Radia 24. Na wniosek przewodniczącego dotycząca zmiany nazwy na pozostaje wyłącznie słowa nowoczesne. A lider wam się nie podoba, czy że nie? Nie, zdecydowanie nie. Uważam, że już sama nazwa jest na tyle rozpoznawalna, że wystarczy wyłącznie bez nazwiska lidera. Panuje jego się dzisiaj zmienić nazwę publicznie, panie posłu? No nie, my jesteśmy ze swojego lidera dumni i tak naprawdę nie wstydzimy się, że w naszym ugrupowaniu jest ta nazwa i myślę, że zostanie z nami do końca. Panie pośle, tak zupełnie poważnie, jak pan widzi ten pojedynek siły Ryszardu? Tak jak nie wypowiadałem się w tej sprawie, każdy w Nowoczesnej ma prawo do startu i również tak. Natomiast konwencja i delegaci Nowoczesnej z całej Polski zdecydują, kto będzie naszym przewodniczącym. A wie pan, że nawet takie teamy powstają, team Misiło? No, zdaję sobie sprawę, że mogą być tego typu różnego skojarzenia, natomiast myślę, że każda partia ma do tego prawo i każdy członek partii do ubiegania się o funkcje wybieralne. W końcu mamy, tak jak już powiedziałem, demokrację. A pana nie korci, żeby wystartować? Nie, zdecydowanie nie. Realizuję się w innych zadaniach publicznych w Sejmie. Pracuje dzisiaj ustawami, by panu doktora rozwijał. Ale zdecydowanie do Ryszarda Petru. No dlaczego? Mogę. No tak jak już również jestem dumny ze swojego lidera, jestem dumny z projektu Nowoczesna, a twórcą tego projektu Nowoczesna jest właśnie Ryszard Petru. No tak, ale Nowoczesna Ryszarda Petru, a Nowoczesna bez Ryszarda Petru, tak troszkę ci. Cały czas Nowoczesna będzie z Ryszardem Petru, to głęboko wierzę. Tylko pytanie, czy Ryszard Petru będzie z Nowoczesną? Nie ma co robić, kto jakie notatki zostawił, proszę państwa, sam to jest. Nie ma co robić, tak, wiesz? Specyfikę dnia i przekazu. Dziś w Sejmie debata na temat granicy obrony koniecznej. Państwo są za rozszerzeniem, za pozostawieniem przebywającymi w międzynarodowej stacji kosmicznej. Są to trzej Amerykanie, dwaj Rosjanie oraz Włoch Paolo Nespoli, który koordynował to wyjątkowe spotkanie. Połączenie zostało zorganizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną przy współpracy z NASA. Franciszek pozdrowił astronautów i zadał im kilka pytań. Chciał wiedzieć, jak postrzegają oni miejsce człowieka we wszechświecie i jak ze swej perspektywy rozumieją słowa, którymi Dante kończył boską komedię, kiedy mówi o miłości, co wprawia w ruch słodzą i Uniwersytet ma gwarantować uniwersalne spojrzenie bez swojego rozumu, ograniczając się do tego, co częściowe
wyznawca Leonarda Mokulowka będzie kwestia, aby rzeczywiście polska broń była rejestrowana, aby ten spełniał prawo Uniwersytetu Katolickiego, który obchodzi 50-lecie powstania. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Rozumowski, zachwycony swą wiedzą i możliwościami, kieruje się nieraz interesami i użytecznością, uznając je za ostateczne kryterium. Kiedy jednak istota ludzka oddaje się ślepym siłom podświadomości i wyraźnych potrzeb egoizmu, wówczas jej wolność słabnie. W tym sensie jest zagrożona i bezbronna wobec swojej własnej mocy, która nieustannie rośnie, nie mając właściwych narzędzi jej kontroli. Brak jej dziś odpowiednio solidnej etyki, kultury i duchowości. Istotnie, prawda to coś więcej niż wiedza. Poznanie prawdy ma na celu poznanie dobra. Prawda czyni nas dobrymi, a dobroć jest prawdziwa. Słusznie jest zapytać się, jak pomagamy naszym studentom, by nie uważali stopnia akademickiego za synonim wyższej pozycji, czy większego prestiżu społecznego. To nie są synonimy. Czy pomagamy widzieć to przygotowanie jako oznakę większej odpowiedzialności wobec dzisiejszych problemów, wobec potrzeb najbliższych, wobec troski o środowisko? Papież zauważył, że nie wystarczy prowadzić analizy i opisywać rzeczywistość, ale konieczne jest tworzyć alternatywne rozwiązania dla dzisiejszych problemów. Mówiąc dalej o katolickości tej portugalskiej uczelni, przypomniał słowa Jana Pawła II, że nauki humanistyczne, mimo wielkiej wartości wiedzy, którą zgromadziły, nie mogą zostać uznane za najważniejsze wskaźniki norm moralnych. To Ewangelia odsłania pełną prawdę o człowieku i jego życiu moralnym. Duchu Ewangelii podążamy drogą pokornej miłości, która prowadzi do przezwyciężenia podziału i uzdrowienia ran. Powiedział papież do przedstawicieli protestanckiego kościoła Szkocji, spotykając się z nimi w 500-lecie reformacji. Wyraził wdzięczność Bogu, że po długich stuleciach oddalenia i konfliktu ta wspólnota należąca do prezbiteriańskiego nurtu kalwinizmu oraz Kościół katolicki mogą przeżywać te rozkłócę w prawdziwym braterstwie, a nie jako przeciwnicy. A stało się to dzięki łasce Bożej i drodze komunizmu. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że to właśnie chrześcijańscy misjonarze różnych wyznań ponad 100 lat temu na zjeździe w Szkocji mieli odwagę raz jeszcze z nowym zapałem przypomnieć wolę Jezusa, by jego uczniowie stanowili jedno. Zrozumieli oni, że głoszenie Ewangelii i misja nie są w pełni wiarygodne, jeśli nie towarzyszy im jedność. Ta prawda jest wciąż aktualna, podkreślił Franciszek. Dowiedziałem się, że godło kościoła Szkocji przedstawia płonący krzak, przed którym Mojżesz spotkał żyjącego Boga. W tym podstawowym tekście biblijnym Pan określa siebie imieniem Bóg waszych ojców. W ten sposób wzywa także nas, jako synów i córki, braci i siostry, do życia wiarą nie w izolacji abstrakcyjnie, ale w konkretnej wspólnocie, jaką my. Nikt nie staje się chrześcijaninem sam i nie może żyć po chrześcijańsku bez innych. Należymy do rodziny wierzących. Myślę szczególnie o chrześcijanach, którzy poddawani są obecnie ciężkim próbom, znosząc cierpienia i prześladowania dla imienia Jezusa. Wyznają wiarę aż po męczeństwo. Wielu z nich dźwiga ciężki krzyż. Nasz dialog ukierunkowany na pełną jedność, nasze świadectwo i wspólna służba, nasz wysiłek wzajemnej modlitwy i uzdrawiania rany przeszłości to odpowiedź, którą jesteśmy winni także im. W ramach tego wielkiego my, naszej wiary. Ludzie wierzący czują w głębi duszy, że do ratowania społeczeństwa przyczynia się naprawdę nie dyplomata, naukowiec, bohater, ale święty, a raczej wspólnota świętych. Uświęcamy się, będąc dla innych i w ten sposób przedłużamy Boże dzieło stworzenia, powiedział papież w wideo przesłaniu skierowanym do uczestników Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich. Franciszek zaszepnął tę myśl z pismem świeckiego katolika, który te spotkania zainicjował, mianowicie błogosławionego Giuseppe Tognoli. Tegoroczna 48. edycja Tygodnia Społecznego przebiega pod hasłem pragniemy pracy swobodnej, kreatywnej, zakładającej uczestnictwo i solidarnej. Papież zaznaczył, iż bez pracy człowiek nie ma godności. Niestety jednak nie każda praca jest godna. Jest praca, która
podejrzewają, natomiast obywatele nie podejmują żadnych działań, ponieważ nie mają do tego narzędzi. 160 rocznie rozpisywanych referendów, które kończą się fiaskiem z uwagi na zaporowy grup referendalny w samorządach. W jaki sposób odwołać nieuczciwych samorządów? No nie ma takiej możliwości. Powrót do pomysłu fundamentnej ważności to też jest coś, co mogłoby ograniczyć rozwój do uwagi się patologii, które każda władza bezgranicznie nie proponowała rozwiązywała. Zabija godność, zdrowie, zabija rodzinę, społeczeństwo. Praca na czarno, niestabilna, zabija. Pozostaje jeszcze praca w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach. Która we Włoszech każdego roku jest przyczyną setek zgonów, utrat zdrowia. Mamy X15 od lat budowaliśmy sukcesywnie kilka tysięcy ludzi, którzy są skupieni wokół tych postulatów, one są bardzo poważne, wytykają zmiany konstytucyjnej. Bardzo proszę sobie nie żartować z zmiany ordynacji wyborczej, bo to jest strona, to jest strona absolutnie. Mówił papież nam przy domu świętej Marty, odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, tłumaczył, że ogień, który Jezus przynosi na ziemię, zachęca nas do przemiany. A ja i moje pęsa zmieniać sposób myślenia, sposób odczuwania. Moje serce, które było światowe, pogańskie, teraz mocą Chrystusa staje się chrześcijańskie. Przemiany, to jest nasze cenie. I zmienianie sposobu działania. Twoje uczynki muszą się zmieniać. Nie ma programu, wynikło z jednego. Franciszek zaznaczył, że nawrócenie obejmuje dokument równocześnie programowy. On się różni tylko tym, że ma raz to określone cele, a narzędzia do tych celów są często wypracowane w toku konsultacji społecznych. To jest cel różnicy, dlatego że podczas tej konsultacji mierzy się stanowiska różnych środowisk wykonywanych programów. Mamy 11 celów strategicznych, do których zmierzamy. Czasem bywa tak, że te drogi dojścia do tych celów są różne. Ojciec Święty podkreślił, że nie ma chrześcijan spokojnych, którzy nie walczą. Ci, którzy tego nie robią, są letni. Spokój, żeby zasnąć, można znaleźć, zażywając tabletkę następną, ale nie ma takiej, która by dawała spokój wewnętrzny. Ten bowiem daje tylko Duch Święty, a naszym zadaniem jest zrobić mu miejsce w swoich pomysłach. Pomocą przychodzi nam tutaj rachunek sumienia, by walczyć z nieprzyjacielem i z chorobami światowości. Walka, którą władza należy do suwerena, tak jak bardzo poważnie i rzeczywiście nawet jeżeli chcemy... Jest to sprawa bardzo współczesna, dzisiejsza, wszystkich dni. No, tym suwerenem są wszyscy obywatele, trzeba im dać narzędzia do tego, aby byli. I pytam się codziennie, jakim sposobem przeszedłem od światowości, od grzechu do łaski. No ja nie jestem oczywiście sędziem, jestem prawnikiem, jestem właśnie jednym z elementów tego suwerena, jestem obywatelem, który bardzo często do tej pory, zanim został posłem, czuł się bezradny i nie miał żadnych narzędzi do tego, aby w trakcie sprawowania władzy przez naszych reprezentantów, na przykład poszukiwać, na przykład właśnie wójtów lub burmistrzów, w momencie, kiedy poczują się oszukani, albo widzimy, że nie do końca wypełniają to, co obiecywali nam podczas wyboru, żeby ich mogli to zmienić. I dlatego uważam, że te władze do tego suwerena nie należą, ponieważ nie mamy takich narzędzi co 4 lata, jesteśmy uprawnieni za pomocą m.in. mediów, m.in. narzędzi propagandy, dlatego że wszystko teraz będzie już pięknie, wspaniale, tylko mnie wybierz. Na 4 lata sobie na siebie znacie, zapominają bardzo często o obywatelach, nie sięgają do konsultacji właśnie tego, o czym mówiłam. No i stąd, jako ten suweren, czyli osoba, która do tej pory cały czas była po tej drugiej stronie, widziała tą bezsilność, aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym, prowadziła firmę, realizowała się w organizacjach pozarządowych, bardzo często widziałam właśnie taką bezsilność. Mało tego, jest otwarty, który się do nas przybliża i mówi, stań, chodź w mojej obecności, bądź uczciwy, powstań i patrz, idź naprzód, wierz, miej nadzieję, nie poddawaj się. Ale ten Bóg bliski jest też Bogiem chwały, pomyślmy o snaju, o światłości, chmurach dymu. On nam pozwala zobaczyć swój majestat. Trudno to zrozumieć. Musimy mówić, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ale nie w sposób, który byłby dla nas upokarzający. Dążą do określonych celów, nie liczą się o zupełnie zastanie. Franciszek przyznał, że on sam z wielkości, a zarazem bliskości Boga, uczuł się dzięki relacjom ze swym Ojcem, który również był dla niego wielki, ale zarazem uczuł go życia. Się przynajmniej wydaje. I teraz wracam do idei referendum. Skoro pani poseł tak bardzo zależy na idei referendum, ja sam bym podobnie jak i stowarzyszeniu Ratzingera, to po co zmieniać te przepisy personalne, jak są, nie utyskiwać w tej chwili na to, że musi być określona frekwencja i określony próg. To większość decyzji, a nie mniejszość.
Ojciec Święty mocno utożsamia się z tym miejscem, które zainaugurowała w swojej działalności w 2012 roku wiceprzewodniczący dyrektor Zakładu Studiów Ratusznika Rzeczpospolitej. Referendum zakończyło się, inicjatywy obywatelskie, szczególnie inicjatywy referendalne, spalały na palewce i ludzie nic dziwnego, że w tej chwili w referendum nie upatrują tego narzędzia i tak naprawdę myślą, że czasem trzeba wychodzić na ulicę i krzyczeć bezsensownie, co im tak naprawdę nic nie daje, chociaż mają naprawdę demokratyczne narzędzia i sami się go pozbywają. Ale demokratycznie, zgodnie z orzeczeniem sądu, powinni zapłacić karę za karnego zdecydowanie nie, bo środki polega na pewnym porozumieniu. Tak słucham od właśnie kilku minut komentarza dotyczących warto też może zwrócić uwagę na rocznice, które będą towarzyszyć temu kongresowi. Będziemy w przyszłym roku w Polsce przeżywać 450-lecie śmierci świętego Stanisława Kostki, który jak wiadomo jest patronem młodzieży miejskiej i będziemy mogli też zapomnieć o kolejnej pięknej rocznicy w dwudziestoleciu wyboru Karola Wojtyły na ulicę Piotrową. Nabór do udziału w dobrze, to nie będę mówić o grzywnach, dla mnie tutaj jest większa, ważniejsza kwestia jakiejkolwiek odpowiedzialności przed swoimi wyborcami. Reklama. Maria, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić, no to... Były to aktualności. Kupić, Radia Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Whirlpool, klasa A++. Zmywa 14 kompletów naczyń. Taniej o 300 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem. Na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cdm.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak co tydzień rozpoczynamy młodzieżową audycję Dar i Tajemnica. Przy mikrofonie Marta Mastrona. Moim gościem jest siostra Joanna Gretzler. Wygromadzenia misjonarek świętego Antoniego Marii Claret. Witam bardzo serdecznie, Szczęść Boże. 15 października siostra Joanna obchodziła 27. rocznicę wstąpienia do zgromadzenia. Obecnie już od 3 lat wypełnia posługę misyjną w Indonezji. Zanim przejdziemy do historii siostry Joanny, powiedzmy kilka słów o samym zgromadzeniu Klarytynek. Zgromadzenie zostało założone 19 marca 1958 roku przez matkę Leonie Milito i arcybiskupa Gerardo Fernandeza. Działalność misyjna sióstr zaczęła się w Brazylii. Obecnie zgromadzenie posiada 85 domów na 500 kontynentów. Te informacje to tylko krótki skis historyczny o prowadzeniu do naszej rozmowy. Zapisała historia zgromadzenia jest bardzo ciekawa, więc zachęcam naszych słuchaczy do poczytania więcej na temat zgromadzenia sióstr klarytynek. Każda z nagrodzonych osób jest dla Polski źródłem prestiżu i kluby, nie jest bardzo popularny w Polsce. Państwa dokonania są najlepszym dowodem na to, że jesteśmy krajem o ogromnym potencjale i zgromadzenie. Mam zaszczyt kierować, będzie w dalszym ciągu systematycznie i z determinacją podejmował kroki, by ten potencjał i tę energię wzmocnić. Każdy z Państwa swoją pracą pokazuje, że to w Polsce bije dziś serce nowoczesności i innowacyjności wiedzy. Nagrody prezesa Rady Ministrów przyznano 96 osobom. Nie znałam sióstr zakonnych w Polsce, tylko takie
kilka pośredników, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk poinformował, że obie strony porozumiały się co do linii dróg przewozowych. Oznacza to, że polscy przewoźnicy drogowi mogą już robić plany na przyszły rok. Jak powiedział Andrzej Adamczyk, porozumienie jest korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Rosji. Mamy opowiadała właśnie o swoim wujku, który był klarytynem i którzy właśnie w tym roku zakładali nową swoją placówkę w Łodzi, bo ja pochodzę z Łodzi. I ona właśnie powiedziała, że potem w przyszłości też ma być dom zakonny klarytynek. Jakoś słysząc to zupełnie z drugiego pokoju, będąc z daleka, ale to było dla mnie takim znakiem i poszłam za tym głosem i zaczęłam poszukiwać, gdzie klarytyni są. Okazało się, że oni bardzo blisko mojej parafii organizują nową parafię. Podeszłam do nich, zapytałam się, czy są siostry i tak powoli, w ciągu 2-3 miesięcy, dowiedziałam się kilku rzeczy dosłownie o naszym zgromadzeniu. Takim charakterystycznym momentem właśnie było to, że poznałam, że jest zgromadzenie misyjne, międzynarodowe, a zawsze tak fascynowała mnie też różnorodność, nie fascynowała. Fascynowała mnie, zmiany nie fascynowały. I było to takim moim charakterze. I oprócz tego dowiedziałam się, że nasze zgromadzenie ma motto dobroć i radość. I to dla mnie było takim wielkim znakiem, ponieważ tak od dziecka zawsze miałam pragnienie, żeby być dobrą i radosną, a nie zawsze mi się to udawało. Nie jak dotychczas na dworcach nie będziemy poszukiwać kasy, nie będziemy poszukiwać poczekalni, nie będziemy poszukiwać miejsc, w których możemy poczekać na wspaniałe pociągi, które jeżdżą i będą jeździć po naszych torach. Modernizacja ma zakończyć się w 2023 roku. Do których jesteśmy w pierwszej połowie listopada do Rady Nacyjnej i chyba do trzeciego roku zostały stoczone. Trzeba mieć niedzielę do serca Marii w Białym Kościele i podczas zamknięta. Został założony na swej siostrze jako pierwszy dom tego zgromadzenia w Polsce i było to wyraz zgromadzenia przez miłość, gdzie siostra skończyła studia i złożyła się do zakonia. Co trzeba powiedzieć o tym, jak wyglądało to zaczynanie od początku tutaj w Polsce? Nie kazał studiów żadnych takich kończyć. Tak, po 5 latach formacji i nauki we Włoszech, to średniowiecza, a to, co oni zrobili w trzecim, czwartym wieku, to było już odstępstwo od Chrystusa, kościół połączony ze światem pogańskim, a więc te uniwersytety i te szkoły to są pomysły też pogańskim, świeckim. I gdy kościół był zjednoczony z całym światem świeckim, pogańskim, to nic dziwnego, że te studia, ale Jezus nie organizował takich studiów. Jezus to by mógł poprzeć tylko teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, do której cały czas państwa zapraszała. No nie było to proste, ale powoli jakoś konkurs jest przeznaczony dla filmowców, amatorów i profesjonalistów. Poza projekcjami filmów konkursowych w pierwszym dniu festiwalu zaplanowano rozmowę z założycielem i przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim, a także rozmowy z historykami i publicystami Jerzym Targalskim i Pawłem Cezakiem. Festiwal został powołany do życia w 2012 roku w ramach Kongresu Mediów Niezależnych w Olsztynie. Zorganizowano go po raz pierwszy. Poprzednie edycje odbyły się w Ełku i Pszczole Antoś, która nawiązuje właśnie do naszego patrona, świętego Antoniego Marii Klareta. I ona funkcjonuje do dziś w Aleksandrii właśnie pod Częstochową. Jest 16. A jak wygląda takie przygotowanie na tyle miejsce? Nasze zgromadzenie jest na tym typowo misyjnym, więc w czasie formacji, czyli od samego początku, jak się wstępuje do zgromadzenia, mamy przygotowanie do wyjazdu, ponieważ my większość kontynentu narodowe i staramy się otwierać na różnego rodzaju potrzeby, więc przygotowanie na misję jest zawarte w takiej formacji naszej zakonnej, w pierwszych latach. I tak naprawdę w waszym zgromadzeniu nie istnieje mury klasztorne. Moje siostry cały czas są wśród ludzi na całym świecie. Jedną pomoc duchową i materialną. Nasze zgromadzenie w sumie nie ma klasztorów. My żyjemy w domach zakonnych. Są to, patrząc nawet z zewnątrz, nieraz to takie normalne domy.
Woźniacka zagra z francuską Karolin Garcia, a Rumunka Simona Halep zmierzy się z Ukrainką Eliną Svitolią. Zagłębie Lubin zagra z Koroną Kielce w ostatnim ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Pomocnik Lubin ożywione miłością i duchem ofiary, całkowicie oddajemy siebie Jezusowi Chrystusowi dla misji ewangelizacyjnej Kościoła. Co dla siostry osobiście oznaczają to słowa? Nasze zgromadzenie zostało w Kościele Pocztowa Świętego, aby posługiwać Kościele misyjnym. Staramy się codziennie uczestniczyć w Eucharystii, otrzymując łaskę i dar od samego Jezusa, aby móc posługiwać i być silnymi w tych miejscach, w których pracujemy. Żywotne zgromadzenie, nasza założycielka napisała, właśnie zależy od naszej posługi misyjnej, zależy od naszej wiary i naszego przyjęcia do Jezusa Eucharystycznego. Od kilku lat pracuje siostra we wspólnocie misjonarek świętego Antoniego Marii Klareka w Berlinie, Centrum Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży. Jak doświadczenie pracy z polską młodzieżą przełożyło się na misję w Indonezji? No ja mogę powiedzieć jedno, że praca z ludźmi jest taka sama, bo patrząc na człowieka tak bliżej, patrząc na jego serce, wszędzie ma takie same pragnienia. Potrzebę bliskości, potrzebę dialogu, potrzebę otwarcia, również potrzebę bycia razem. Chociaż młodzież w Indonezji i w Polsce jest bardzo różna, bo żyją w innych warunkach, to pragnienie ma takie same. Trzeba ten wszyscy między innymi kreślenie angielskiego, muzyki oraz kurs pokoju, życia i traktowania. Jak to zatem wygląda dzień w Indonezji w Polsce? Nasz dzień w Juli nie różni się bardzo od dnia w innych kraju, na tych stronach, ponieważ nasz dzień się też nie jest podobny. Rozpoczynamy zawsze nasz dzień wspólną modlitwą eucharystyczną. Przygotowaliśmy polskim prezydentem, zanim piątym, bo my też nie zapłacimy Oprócz oczywiście pracy wyszlachterskiej, oprócz pracy każdego dnia kursy, które są organizowane, zostały przeznaczone do nauczki projekty, a to jest dla dzieci, zostały utworzone oratorium do Braci Radoch. Mamy projekt takiej promocji ludzkiej, rozwojowej dla młodzieży i internatów studentowych, to nazywamy to Astrona, oraz projekt Północy Rolnicy, już to projekt, który pomoże dzieci rodzin, najuboższych, emigrantów spodkowego, którym pozwoliliśmy podróżyć na naszą ziemię, żeby oni mogli mieć ziemię, ogrody dla siebie, mogli uprawiać warzywa i trochę sprzedawać zajmowe do pożytku. To była najwierniejsza grupa ludności. Oni po prostu czasu urodzicowi wyrywali, umierali i dzieli. Samolety, odkąd wszyscy posługują tym domowi, odmieniły się gorący łóżka, świętokrotnie. No nie zmieniły się tak bardzo, my jesteśmy posłane do tych osób, które są najbardziej potrzebujące i my, z którym się znajdujemy, robimy takie rozeznanie, kim mamy się dalej. Dlatego są posłane te projekty, takie projekty dla dzieci, młodzieży i rodzin, aby dać im inne spojrzenie na świat i kształtowanie do lepszego życia, a przede wszystkim pomóc w zabezpieczeniu tych najbardziej podstawowych środków do życia, czyli tam jest pokarm, jedzenie. Dziękuję bardzo za ten czas naszej rozmowy. Już za chwilę wracamy, a teraz do wysłuchania piosenki. Mężczyzna z polskich lasów na polskich stołach. To temat dzisiejszych rozmów zakończonych w Radiu Maria i Trójmieście Trwało Nadziei 18.11 i Radiu Maria 21.39. Gości naszych rozmów to pan profesor dr Henryk Tuwalik, pan Maria Rauda oraz dr Henryk Tuwalik, pan Marian Kukas.
Serdecznie zapraszamy. Czyszczyzna z Polski Lasów na Polskie 100. Informacja dotycząca sanktuarium na świętym Marii Gwiazdy nowej ewangelizacji. Otóż 31 października o godzinie 18 msza święta o intencji poświęcenia naszej Chłodzie. Po mszy świętej, proszę Państwa, bardzo mnie interesują sprawa. Otóż będzie to procesja z relikwiami świętych, którzy to relikwie znajdują się w naszym sanktuarium. Przedtem prezentacja tych świętych, a więc procesja ze świętych. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego sanktuarium w znak wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruń, najbliższy wtorek 31 października, godzina 18. Zabrane problemy tematu artykułów z codziennej prasy polskiej. Prawniczej rodzin. Organizacje społeczne wchodzące w skład zespołu do spraw rodziny przy kancelarii premiera opowiadają się za wprowadzeniem do polskiej polityki rozpatrywania każdego aktu prawnego pod kątem wpływu na rodzinę. Błędy Lutra. Dziś mówi się o Marcinie Lutrze ze Zmadwianki Matusa, a sprawnie znalazł się na kolumnie katastrofalnych skutków jego ruchu. Podkreślił to ksiądz kardynał Gerhard Müller, długoletni prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Rozmowy utknęły. Przedłuża się kompasa w rozmowach z Ukrainą na temat prowadzenia przez Polskę burzy w ekshumacji szczątków na naszym kraju. Jest też komunikat, który powstał po napisaniu listu przez naukowców do Polskiej Akademii Nauk, którzy stwierdzili, że szacunki, jeśli chodzi o populację Włosza, nie są tak duże. Czy też Polski Związek Łowiecki na prawo mówić jasno, że przepisy Polskiego Związku Łowieckiego dotyczące tam nie zabezpieczają trwałości populacji łosia, podobnie jak nie zabezpieczyły jej przed wprowadzeniem lutra. Żywności na no, takie te żydowskie, do cholery, ale że... Człowiek tak na dziady spadł, że takie piosenki oni słuchają FM, Warszawa, tylko tylko takie piosenki. Witam serdecznie i pozdrawiam całą Radio Maryja. I zapraszam na audycję aktualności dnia.